księżniczki, mumie i inni bajkowi bohaterowie bawili się w środę, 19 stycznia, na zabawie choinkowej w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrołęce. Na podopiecznych placówki i świetlic czekało wiele atrakcji. Zabawy, konkursy, karaoke, słodkie niespodzianki. Na brak atrakcji nikt nie mógł narzekać. Spotykamy się w placówce z okazji corocznego balu karnawałowego. Na balu gościmy naszych sprawdzonych przyjaciół, mam nadzieję, że sprawdzonych, prawda? To jest przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień z komendantem Giemzo na czele. Jest to zaprzyjaźniona delegacja z gimnazjum, z Miastkowa. My pracujemy już w zasadzie od września, realizowaliśmy wspólnie projekt w ramach Unii Europejskiej. Są podopieczni naszych trzech świetlic socjoterapeutycznych i osiedlowych. No, organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji. Dzieci są poprzebierane, będą oceniane konkursy stroje i nagradzane stroje. Będzie szereg takich rebusów i zabaw pląsających, jak to się mówi. Największą niespodzianką na wspólnej zabawie była wizyta Mikołaja, który przyniósł wszystkim podopiecznym paczki ze słodkościami i upominkami. Każde dziecko otrzyma paczkę. Paczka została otrzymana ze Story Enzo przed świętami Bożego Narodzenia, ale z tego względu, że część dzieci wyjechała już na święta, podjęliśmy decyzję, że te paczki będą rozdane przy okazji balu karnawałowego. I do tych paczek ze Story Enzo ze słodyczami dorzuciliśmy upominki przekazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień. To są maskoteczki z takimi niewielkimi bajeczkami w środku. Każde dziecko otrzyma, znajdzie to w swojej paczce. Poza tym z WKU otrzymaliśmy jeszcze dużo takich przydatnych dla nas gadżetów wojskowych, z logo wojskowym. Długopisy, breloczki, smyczki do telefonów komórkowych. Do akcji tradycyjnie włączyła się Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce. WKU od wielu lat współpracuje z placówką nie tylko poprzez organizowanie paczek dla dzieci, ale również poprzez edukowanie młodzieży na temat wojska i pracy w nim. Wojskowa Komenda Uzupełnień już od 2 lat bierze udział w pomocy tej i współpracuje z Domem Dziecka w Ostrołęce. W ostatnich latach w zasadzie ogranicza się to do dostarczania różnych upominków, które możemy w taki czy inny sposób pozyskać i dostarczyć tutaj do domu dziecka. W tym roku w pozyskaniu tych upominków pomogły nam firmy, z którymi współpracujemy na co dzień. Było to wydawnictwo Bellona, spółka akcyjna oraz Agencja Mienia Wojskowego, oddział regionalny w Olsztynie. Część tych upominków, które dostarczyliśmy tu jeszcze przed świętami i była rozdana dzieciom ze świetlic środowiskowych, natomiast gro tych upominków będzie w dniu dzisiejszym, tutaj w czasie balu tego choinkowego Domu Dziecka, dołączona do paczek, które dzieci dostaną od Mikołajów. W naszym planie jest współpraca polegająca na zorganizowaniu takiego cyklu spotkań ze starszymi wychowankami celem przedstawienia im propozycji, na przykład pod hasłem Wojsko, sposób na życie, tak? Co w przypadku naszych wychowanków może być całkiem dobrym pomysłem, prawda, na dorosłe, samodzielne życie. Nie ukrywamy, że liczymy też, że te spotkania wojska z naszymi wychowankami będą miały też taki typowy walor wychowawczy i przyniosą spodziewane bynajmniej efekty. Nasza współpraca będzie się także w najbliższym czasie sprowadzała nie tylko do takiej pomocy przy takich uroczystościach czy upominków, ale mamy zamiar również propagować służbę wojskową już tutaj w domu dziecka. Być może, że dla niektórych wychowanków domu dziecka będzie to jakiś sposób na życie. Wiemy, że są to często dzieci ciężko doświadczone, może nie mają jakiegoś takiego konkretnego pomysłu, co robić dalej w dorosłym życiu. Może akurat te informacje, które my postaramy im się dostarczyć na temat służby wojskowej, możliwości służby zawodowej, skłonią kogoś do tego, aby wybrał zawód wojskowego na przykład. Przy organizacji choinki pomogli również wolontariusze z Ostrołęki.